Dziś jest niedziela, pierwszy dzień września. Minęła 18:30. Zapraszamy na główne wydanie Panoramy. Witam Państwa. Dziś 1 września, 85. rocznica napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. Na całym Pomorzu od Westerplatte poprzez Gdańsk, Starogard, Czew po Szymankowo przypominano o II wojnie światowej i jej ofiarach. Bartosz Tobieński, zapraszam na panoramę. Oto przegląd najważniejszych informacji dnia. O naszych bohaterach, o tamtej przeszłości. 85. rocznica wybuchu II wojny światowej. Przeszedł z tej Gehenny. Pamięci Polaków torturowanych Wiktoria Szule. Stańcie do apelu! Ku czci bohaterskich obrońców Poczty Polskiej. O godzinie 4:45 na Westerplatte zawyły syreny, rozpoczynając oficjalne uroczystości upamiętniające 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej. O tej porze, 85 lat temu, padły pierwsze salwy z pancernika Schleswig-Holstein w kierunku polskiej placówki na Westerplatte. Wydarzenia te to symboliczny początek II wojny światowej. Na Westerplatte od wczesnego rana jest nasza reporterka Dominika Kowalewska. Tuż przed 4:45 i wycie syren. Tak na półwyspie Westerplatte tradycyjnie rozpoczęto obchody upamiętniające wybuch II wojny światowej. To właśnie o tej porze, 85 lat temu, w kierunku wojskowej składnicy tranzytowej z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein padły pierwsze strzały. To tu dziś spotkali się samorządowcy, tłumy mieszkańców, ale także najważniejsi przedstawiciele rządu. Wśród tych, którzy przemawiali, między innymi premier Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, a także Aleksandra Dulkiewicz, którzy mówili: pamiętamy, ale też wyciągamy wnioski na przyszłość. Podczas uroczystości Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy. Oddaję cześć bohaterom, którzy o świcie stanęli do walki przeciwko niemieckim najeźdźcom, napisał prezydent. Od tamtej pory Westerplatte stało się dla nas, Polaków, symbolem żołnierskiej odwagi, determinacji i godności przelania krwi za ojczyznę. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podkreślił, że jesteśmy narodem zdolnym do bohaterstwa. Chcę powiedzieć o tych, o których wciąż powinniśmy również w takich momentach pamiętać. O ludności cywilnej, o Polkach i Polakach, którzy budzili się w ten wrześniowy piątek 85 lat temu ze łzami w oczach, ze smutkiem, ze słowami "a jednak". I zaczynał się dla nich trwający ponad 2000 dni koszmar wojny, okupacji, tęsknoty za wolnością. Polska nie może być bezsilna i bezbronna. Polska musi być mocna i zjednoczona, mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Myślimy o tych wszystkich spod Mławy, z Piotrkowa, ze Śląska, powstańcach, harcerzach, eskadrze krakowskiej, kawalerzystach, obrońcach Helu, Oksywia, pocztowstach gańskich, kolejarzach z Czewa, ludności polskiej w Wieluniu, cywilach z Warszawy, wszędzie tam, gdzie dosięgnęła ich tragedia wojny. Tegoroczne uroczystości rocznicowe współorganizowane są przez Ministerstwo Obrony Narodowej i miasto Gdańsk. Zgromadziła nas tu dziś w godzinie wybuchu II wojny światowej wola upamiętnienia ofiar tej hekatomby, ale i pragnienie opowiedzenia się za przyszłością w pokoju, dialogu i wzajemnym szacunku.
Cześć i chwała bohaterom Westerplatte, wieczna chwała poległym za Polskę, mówił premier RP Donald Tusk. Za każdym razem tu na Westerplatte 1 września myślimy jako jedna narodowa wspólnota o naszych bohaterach, o tamtej przeszłości i myślimy też o przyszłości naszej ojczyzny, naszych dzieci i wnuków, tak aby już nigdy w Polsce nie trzeba było stawiać pomników ofiarom, żeby Polska już zawsze była zwycięska. Nigdy więcej wojny, czyli słowa, które się zdezaktualizowały, mówił premier Donald Tusk, nawiązując do wojny na Ukrainie. Teraz powinniśmy powiedzieć nigdy więcej bezsilności i samotności. Tak, aby Polska nigdy więcej nie była już sama w obliczu atakującego wroga, tak jak to było 85 lat temu. Przypomnijmy, że Westerplatte broniło wtedy około 200 polskich żołnierzy, a atakowało ich około 4 tysięcy Niemców. Obrona Westerplatte trwała 7 długich dni. Dominika Kowalewska, dziękujemy za relację. Od pierwszego dnia wojny Wiktoria Szule zorganizowano przejściowy obóz dla jeńców cywilnych. Było to miejsce kaźni, areszt dla 3 tysięcy osób, w tym Polaków mieszkających w wolnym mieście Gdańsku. Dziś upamiętniono ofiary tamtych dni. Swojego ojca pani Jadwiga zna z opowiadań. Feliks Muzyk, polski działacz z wolnego miasta Gdańska, kierownik i dyrygent chóru Lutnia, urzędnik bankowy, został aresztowany 1 września za swoją działalność. Przebywał w Wiktoria Szule, miejscu kaźni i męczeństwa dla mieszkańców wolnego miasta Gdańska i mieszkających tu obywateli innych narodowości. Nie wolno mu było śpiewać, zabroniony miał prawo, żeby śpiewać w języku polskim, prowadzić chór. No niestety, i w tym 1 września z całą grupą wspaniałych tutaj naszych Polaków został aresztowany i przeszedł tutaj Gehennę. Aresztowani byli już od godzin, można powiedzieć, porannych, tak? Trwał atak na polską składnicę tranzytową na Westerplatte, ale w międzyczasie zatrzymywano tych wszystkich, którzy jakby nie pasowali do hitlerowskiej narracji miasta Gdańska. Z Wiktoria Szule Polacy wywożeni byli do obozu w Nowym Porcie czy do obozu w Stutthof. W tym miejscu, w którym się dzisiaj znajdujemy, Wiktoria Szule, znalazło się blisko 3000 gdańskich Polaków, którzy zostali tutaj umieszczeni celowo przez Niemców na podstawie sporządzonych wcześniej list proskrypcyjnych. Z opowieści i ze wspomnień tych Polaków wynika, że byli oni tutaj w sposób bardzo brutalnie traktowani. W ramach akcji Tannenberg 1 września do Wiktoria Szule przywieziono około 1000 Polaków, przeważnie mężczyzn. Równocześnie z atakiem Niemców na Westerplatte rozpoczął się szturm na Pocztę Polską w Gdańsku. 57 pocztowców stanęło do nierównej walki z żołnierzami agresora. Mieli bronić się 6 godzin. Bohatersko stawiali opór przez 14. 4:45. Pancernik Schleswig-Holstein rozpoczyna ostrzał Westerplatte. Równocześnie Niemcy przypuszczają szturm na Pocztę Polską w wolnym mieście Gdańsku. Pocztowcy stanęli do nierównej walki. 57 przeciwko 200. Niespełna 60 pocztowców uzbrojonych w kilka karabinów i granaty broniło gmachu Poczty Polskiej. Bezkompromisowi, wierni ideałom, odważni, mieli zgodnie z planami Sztabu Głównego Wojska Polskiego utrzymać placówkę 6 godzin. Bronili ponad 14. Po kapitulacji pocztowców potraktowano jak bandytów, nie jak żołnierzy. Ci, których Niemcy nie rozstrzelali czy nie zmarli wskutek odniesionych ran, trafili do obozów koncentracyjnych. 85 lat jest to czas życia 3 pokoleń i zaczyna brakować naocznych świadków historii. Dzisiaj wśród obecnych na tej uroczystości są już tylko dzieci, wnuki i prawnuki obrońców Poczty Polskiej. Najmłodszą ofiarą ataku na pocztę była 10-letnia Erwinka Barzychowska. Poparzona przez Niemców miotaczem ognia, po 7 tygodniach zmarła w szpitalu. Poczta Polska, tak jak Westerplatte, jest symbolem
rozpoczęcia II wojny światowej i obrony naszej wolności. Tej straszliwej wojny, w której zginęło 60 milionów osób, w tym 6 milionów Polaków, procentowo najwięcej ze wszystkich narodów. Co roku pod pomnikiem obrońców Poczty Polskiej odbywają się uroczystości upamiętniające bohaterskich obrońców. Wołam żołnierzy z Westerplatte i Helu, obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, bohaterów z nad Warty i Bzury, spod Mławy i zborów tucholskich. Stańcie do apelu! W tym wyjątkowym miejscu odbyła się również uroczysta inauguracja roku szkolnego dla uczniów szkół łączności oraz zespołu szkół morskich. Pamiętamy, bo jest to nasz obowiązek i zaszczyt, żeby pójść drogą wolności, którą wywalczyły dla nas wszystkich wcześniejsze pokolenia. Teraz my zostawiamy ślad dla przyszłych pokoleń i mamy nadzieję, że nie będą one okupione tak wielkim poświęceniem. Po oficjalnych uroczystościach odprawiona została uroczysta msza święta w intencji poległych pocztowców. Wojna nie przychodzi znikąd, ale przychodzi z konkretnego ludzkiego serca, z konkretnych ludzkich serc. Każda wojna wychodzi z tej ludzkiej duszy, z tych ludzkich dusz, z których został wyrzucony Bóg i Jego prawa. Do 1991 roku nieznane było miejsce pochówku bohaterskich obrońców Poczty Polskiej. To wtedy na Gdańskiej Zaspie natrafiono na zbiorową mogiłę. Zamordowani pocztowcy spoczęli na cmentarzu ofiar hitleryzmu. Oglądają Państwo główne wydanie Panoramy. Zobaczmy, co jeszcze w programie. O ostatnim wakacyjnym weekendzie na pomorskich drogach. Mieszkańcy gminy Kobylnica wybierają dziś nowego wójta. Doggy Day już po raz trzeci w Gdańsku. Kończy się ostatni wakacyjny weekend. Sytuację na pomorskich drogach obserwuje nasza reporterka Weronika Bigus. Ruch na pomorskich drogach w ostatnią wakacyjną niedzielę raczej spokojny. W tej chwili z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy podróżujący z Półwyspu Helskiego. Trochę czasu stracą na drodze wojewódzkiej nr 216 od Rakowa Górnego w kierunku Redy, ale już później ruch odbywa się płynnie. Podobnie na obwodnicy Trójmiasta, też bez większych utrudnień, bez straty czasu. Przejedziemy także przez bramki w Rusocinie na A1 przed węzłem Stanisławie. Tam zaczyna się korek, ale kierowcy doskonale znają to miejsce, bo trwają tam prace drogowe, jest zwężenie jezdni, no i tam trzeba doliczyć w tej chwili około 30 minut do swojego czasu podróży. O bezpieczną jazdę apelują funkcjonariusze policji, którzy prowadzą wzmożone kontrole także na Pomorzu. Policjanci kontrolują m.in. trzeźwość kierowców, sposób przewożenia pasażerów, czy stan techniczny pojazdu. Cały czas aktualny pozostaje apel o to, by zdjąć nogę z gazu i bezpiecznie dojechać z wakacyjnych podróży. Mieszkańcy gminy Kobylnica wybierają dziś nowego wójta. Przedterminowe wybory spowodowane są śmiercią dotychczasowego włodarza gminy. O jego fotel rywalizuje 6 kandydatów. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21. W tym czasie obowiązuje całkowita cisza wyborcza. Do rywalizacji o funkcję wójta gminy Kobylnica stanęło początkowo 11 kandydatów, jednak ostatecznie zarejestrowało się 6 komitetów. Mieszkańcy gminy od samego rana tłumnie ruszyli do lokali wyborczych nie tylko po to, aby spełnić swój obywatelski obowiązek, ale także z nadzieją, że nowy wójt zadba o wszystkich mieszkańców. Dla seniorów. W Kobylnicy nie mamy miejsca, gdzie można było się spotkać. Ani kawiarni, ani klubu, ani... Jest ośrodek, który sprężnie działa, ale on jest trochę oddalony od głównej ulicy, od wszystkich ludzi. I tego chcemy, żeby
zamiast wisieć kiedyś na płocie, to spotkać się wszyscy razem. Nadzieje na lepsze zarządzanie samorządem mają także młodsi mieszkańcy gminy, dla których wybór kandydata nie był wcale oczywisty. Uważamy, że to są ważne wybory jednak, tak? Tutaj mieszkamy, chcemy, żeby ta gmina tutaj była też dla nas, tak? Natomiast no, to był ciężki wybór, powiem. Z mężem długo się zastanawialiśmy, nawet robiliśmy wyliczankę między dwoma kandydatami. Mamy nadzieję, że był słuszny wybór. Zobaczymy. Żeby była stąd, bo ona będzie znała najbardziej nasze problemy, nasze bolączki. Żeby to nie była osoba, która tu przyjeżdża tylko do pracy, tylko żeby żyła też tą gminą, nie? Tak jak mniej więcej poprzednik. W gminie przygotowanych jest 12 komisji obwodowych. Do wieczora głosowanie przebiegało bez żadnych incydentów. Punkty do głosowania zostaną zamknięte o godzinie 21. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza. Jakie warunki należy spełnić, by adoptować psa? Jak prawidłowo opiekować się zwierzętami? Odpowiedzi m.in. na te pytania można było uzyskać w Gdańsku podczas Doggy Day. Fundacja dla szczeniąt Judyta działa już od ponad 10 lat i pod swoją opieką ma 600 psów, głównie niepełnosprawnych. To są psiaki, które cieszą się życiem, nie są poddawane eutanazji, znajdują domy, co najważniejsze. Bo to nie chodzi o to, żeby jakby utrzymywać psiaka tylko i wyłącznie przy życiu, tylko żeby on się cieszył z tego życia. My z psiakami, a właściwie opiekunowie psiaków niepełnosprawnych, jeżdżą do szkół. I edukują. I taki sam cel ma trzecia już edycja Doggy Day. Na placu przy Ergo Arenie w przyjaznej atmosferze można było porozmawiać o zasadach adopcji czworonogów, ale także dowiedzieć się, jak prawidłowo opiekować się zwierzętami i nie tylko. Mogą uzyskać porady od naszych zaprzyjaźnionych behawiorystów, jeżeli mają jakiekolwiek problemy ze swoim zwierzakiem, ale również polecamy wykładów. W tym roku uruchomiliśmy aż 2 sale wykładowe ze względu na to, że w poprzednich latach wykłady cieszyły się bardzo dużą popularnością. Więc mamy aż 6 paneli wykładowych na różne tematy, od żywienia po pierwszą pomoc. Doggy Day z roku na rok przyciąga mnóstwo osób, nie tylko miłośników czworonogów, ale także wystawców, a wśród nich na przykład pracownicy spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje, którzy na miejscu edukowali, jak bezpiecznie podróżować z pupilem w komunikacji miejskiej. Bezpiecznie przewozimy pieska czy jakieś inne zwierzę domowe, mniejsze w jakichś klatkach, transporterach, żeby nie utrudniały, nie lizały, nie ugryzły przede wszystkim. Większe zwierzęta przewozimy w kagańcu, smycz. Przede wszystkim trzeba pamiętać, żeby mieć książeczkę szczepień. Fundacja dla Szczeniąt Judyta codziennie staje na głowie, by pomóc wszystkim psiakom, ale czasami zwyczajnie brakuje na to środków, dlatego podczas wydarzenia można było wrzucić do puszki symboliczną złotówkę. Zabrze szczęśliwe dla piłkarzy Lechii. Szczegóły już za chwilę w serwisie sportowym przedstawi Daniel Bogrec. O prognozie pogody na pierwszy dzień szkoły opowie Magda Mering. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam na wieczorne wydanie Panoramy. Do zobaczenia o 21.30.